Jesteś gotowy? To do dzieła! Nathan pracuje z trzema kobietami, Martą, Sandrą i Gabrielą. Od miesięcy jest zakochany w jednej z nich. Przyjrzyj się zdjęciu, na którym widać ich wszystkich w trakcie rozmowy. Czy potrafisz zgadnąć, w której z kobiet jest zakochany Nathan? Psychologowie twierdzą, że mamy tendencję do kierowania stóp w stronę osoby w grupie, którą najbardziej lubimy. Stopy Nathana wskazują na Martę, więc to ona musi być jego sympatią. Grupa przyjaciół Ania, Beata, Tomek, Frania i Eryk spędzała wieczór jedząc i rozmawiając. Ania wiedziała, że jej najlepsza przyjaciółka Beata sekretnie się w kimś podkochuje, ale koleżanka nigdy nie zdradziła, o kogo chodzi. W pewnym momencie Beata zażartowała i wszyscy zaczęli się śmiać. Ania zwróciła uwagę na pewien szczegół i od razu domyśliła się, w kim podkochuje się Beata. Czy ty też już wiesz? Kiedy ludzie się śmieją, zazwyczaj patrzą na tych, których najbardziej lubią. Zobaczmy więc, na kogo patrzy Beata. Ach, najwyraźniej jest zakochana w Tomku. Emilia wygrała na loterii i może wybrać swoją nagrodę. Ma trzy opcje. Nowiutkie Ferrari, torebkę marki Gucci i buty od Jimmy'ego Choo. Przyjrzyj się tym rzeczom bliżej i powiedz, którą nagrodę powinna wybrać Emilia. Najlepszym wyborem będzie torebka. Loga Ferrari i Jimmy Choo są nieprawidłowe, więc samochód i buty można uznać za podróbki. Eliza zgubiła się w lesie. Znowu! Tym razem jednak szybko udało jej się znaleźć dom starej czarownicy. Pogłaskała kota i zapytała, czy czarownica może jej pomóc wydostać się z lasu? Znowu! Czarownica zgodziła się, ale pod jednym warunkiem. Eliza musi rozwiązać jej zagadkę. Jeśli jej się uda, czarownica odeśle ją do domu, a jeśli się nie uda, dziewczyna zostanie z czarownicą i kotem już na zawsze. Eliza musiała się zgodzić. Czarownica dała jej więc trzy patyki i poprosiła, aby zamieniła je w sześć, nie łamiąc żadnego z nich. Elizie udało się wykonać to zadanie. Jak to zrobiła? Z trzech patyków można bez problemu ułożyć rzymską szóstkę. Właśnie tak. Przyjrzyj się tym dwóm kobietom wybierającym się do opery. Czy potrafisz powiedzieć, która z nich jest modelką pracującą dla popularnej marki? Obie panie mają torebki Louis Vuitton. Przyjrzyj się uważnie umieszczonym na nich logotypom. Logo po prawej stronie jest nieprawidłowe, więc torebka to podróbka. Oznacza to, że kobieta po lewej stronie jest prawdziwą twarzą marki. Kowalscy i Nowakowie wyjeżdżają na wakacje. Czy potrafisz powiedzieć, która rodzina ma córkę? Spójrz na ich walizki. Kowalscy mają dwie, a Nowakowie trzy. Ta dodatkowa musi należeć do ich córki, która prawdopodobnie właśnie na moment gdzieś poszła. Przenieśmy się do Norwegii. Po przerwie świątecznej dwie siostry bliźniaczki, Alicja i Ada, przyjechały w odwiedziny do swojej matki. Jednak jedna z sióstr ma chłopaka z Tajlandii, którego odwiedziła zanim przyjechała do mamy. Czy potrafisz powiedzieć, która z dziewczyn spotyka się z obcokrajowcem? Norwegia to zimny kraj położony na północy. Poza tym właśnie jest zima, a w przeciwieństwie do swojej siostry bliźniaczki, Ada jest opalona. To pewnie dlatego, że właśnie spędziła wakacje w jakimś ciepłym kraju, na przykład w Tajlandii u swojego chłopaka. Zatem to musi być ona. Pewien chemik odkrył nowy pierwiastek. Trzy dni później nagle zniknął. Bartosz, jego stażysta, musi teraz dokończyć pracę naukowca. Jednak wszystkie potrzebne mu dane znajdują się na komputerze chemika, a Bartek nie zna kodu dostępu. Wie tylko, że jest nim imię córki chemika, którego ten nigdy nie wspomniał. Na szczęście chłopak ma pewną podpowiedź. Czy uda ci się odgadnąć imię córki? Ojciec dziewczyny jest chemikiem, więc wskazówka musi być jakoś związana z chemią.
Może chodzi o układ okresowy? Piątym pierwiastkiem jest bor, czyli B. 18 pierwiastek to argon, czyli AR. 56 pierwiastek to bar, czyli BA. A 88 to rad, czyli RA. Tak więc córka ma na imię Barbara. Oto hasło. Pan i pani Frankiewicz spacerują po parku z trzema dziewczynkami – Adą, Kaliną i Sonią. Dwie z nich to ich siostrzenice, a trzecia to ich córka. Czy potrafisz rozpoznać, która dziewczynka jest córką? Ich córka to Ada. Spójrz, pan i pani Frankiewicz mają niebieskie oczy, to znaczy, że ich córka musiała je po nich odziedziczyć, a Ada jest jedyną dziewczynką z błękitnymi tęczówkami. Trzy dziewczyny, Magda, Renata i Teresa, przyszły na prywatną imprezę i powiedziały, że są światowej sławy top modelkami. Jednak dwie z nich skłamały. Czy zgadniesz, która mówiła prawdę i naprawdę jest popularną gwiazdą mody? Prawdziwa modelka na pewno ma oryginalną torebkę od projektanta, a nie podróbkę. Zwróć uwagę, że loga marki Dolce & Gabbana na torebkach Renaty i Teresy są błędne, więc najwyraźniej dziewczyny kłamią. Wygląda na to, że prawdziwą modelką jest Magda. Gabriel zauważył w parku piękną kobietę i podszedł do niej, aby ją poznać. Rozmawiali godzinami i między innymi dowiedział się, że jest ona nauczycielką muzyki, ma troje rodzeństwa i siostrzenicę. Gabriel zaprosił dziewczynę na randkę, ale ona odrzekła, że zgodzi się tylko wtedy, gdy odgadnie imię jej siostrzenicy. Chłopak stwierdził, że to niemożliwe i poprosił o podpowiedź. Kobieta powiedziała tylko dwa słowa. 3, 6. Czy pomożesz Gabrielowi odgadnąć imię siostrzenicy? Pamiętaj, że kobieta z parku jest nauczycielką muzyki, więc jej podpowiedź musi być jakoś związana z tą dziedziną. Przypomnijmy więc sobie nuty muzyczne. Do, re, mi, fa, sol, la. Trzecia z nich to mi, a szósta to la. Jeśli zestawimy je razem, otrzymamy słowo Mila. To musi być imię siostrzenicy tej kobiety. Voilà! Gabriel może szykować się na randkę. Pod koniec przerwy w szkole Ela wróciła do klasy i znalazła na biurku krótki liścik miłosny. Rozejrzała się dookoła, żeby sprawdzić, kto mógł go napisać, ale nie potrafiła tego stwierdzić. Miała jednak trzech podejrzanych, uczniów, którzy zawsze byli dla niej szczególnie mili. Zapytała ich wprost, czy to oni do niej napisali. Marcin odpowiedział, że był zajęty kończeniem pracy domowej. Olek stwierdził, że przeglądał media społecznościowe i nie napisał żadnej notatki. Luisa również zaprzeczyła, tłumacząc, że była w łazience. Jednak Ela i tak domyśliła się, kto napisał ten liścik. A ty już wiesz? Spójrz na ręce Luizy. Są pobrudzone tuszem. Gdyby naprawdę była w łazience, umyłaby je. Dziewczyna najwyraźniej kłamie i to ona napisała liścik. Hej, nie wstydź się! Po wakacyjnej przerwie wszyscy uczniowie wrócili do szkoły. Czterech przyjaciół zaczęło rozmawiać o tym, co robili przez całe lato. Okazało się, że wszyscy podróżowali. Daria powiedziała, że wraz z rodziną wybrała się na wycieczkę do Mołdawii, aby odwiedzić swoją babcię. Wojtek chwalił się, że on i jego dziewczyna spędzili całe 2 miesiące w Wenezueli. Janek mówił, że odwiedził Narnię, a Kinga była w kilku krajach azjatyckich. Jednak jeden z przyjaciół tak naprawdę całe wakacje spędził w domu. Czy potrafisz powiedzieć kto? To Janek. Narnia to fikcyjna kraina, więc prawdopodobnie tego lata chłopak po prostu urządził sobie maraton filmowy. Daniel znalazł się w ciemnym lochu i nie mógł sobie przypomnieć, co się wydarzyło. Ale nieszczególnie mu to przeszkadzało, bo tuż przed nim znajdowały się 3 skrzynie. Jedna z nich była pełna złotych monet, druga srebrnych, a z trzeciej wysypywały się diamenty. Chłopak mógł zabrać ze sobą każdą z tych skrzyń, ale na zewnątrz czekał na niego wampir. Co powinien zrobić Daniel?
Daniel powinien wziąć skrzynię ze srebrnymi monetami. Wampiry boją się srebra, więc dzięki niemu będzie mógł bezpiecznie przejść obok demonicznej istoty. Pani Jakubowska zgłosiła, że ktoś włamał się do jej domu i ukradł złoty zegarek jej babci. Detektyw Czajkowski zajął się tą sprawą i przesłuchał kobietę. Poszkodowana zeznała, że kiedy odkurzała górę domu, usłyszała jakieś chrobotanie przy drzwiach, a następnie kroki. Bała się, więc nie zeszła na dół, dopóki włamywacz nie zniknął. Kiedy było już po wszystkim, odkryła, że skradziono cenny zegarek. Detektyw Czajkowski odmówił jednak wszczęcia sprawy i stwierdził, że kobieta kłamie. Dlaczego? Pani Jakubowska powiedziała, że odkurzała, kiedy usłyszała hałas. To niemożliwe, bo odkurzacz jest bardzo głośny, więc do kobiety nie mogły dotrzeć żadne dźwięki z dołu. Hania i Paweł są parą mieszkającą w Nowym Jorku. Paweł dostał niedawno nową pracę i wyjechał w podróż służbową do Indii. Po południu Hanna zadzwoniła do swojego chłopaka i zapytała, co robi. Odpowiedział, że jest na lunchu i wkrótce wybiera się na spotkanie biznesowe. Kiedy tydzień później Paweł wrócił do domu, Hania z nim zerwała. Dlaczego? Kiedy w Nowym Jorku jest południe, w Indiach panuje noc. Paweł powiedział, że jadł lunch i po nim szedł na spotkanie. Ludzie nie robią takich rzeczy w nocy. Skłamał i pewnie nawet nie był w Indiach. Andrzej został zamknięty w pokoju, który miał eksplodować w ciągu minuty. Ach, skąd ja to znam? Było tam wyjście, ale drzwi zostały zamknięte i zabezpieczone kodem dostępu. Spójrz na podpowiedź i zgadnij kod. Każdy z tych numer to liczba linii, których trzeba użyć, by napisać daną literę. Litery E i M składają się z czterech linii, V i T z dwóch, a Z z trzech. Zgodnie z tą samą logiką, kod to 1332. Dobra robota! Jesteś prywatnym detektywem i pracujesz w mieście zamieszkałym przez ludzi i magiczne stworzenia. Dziś czeka cię ciężka noc, ponieważ zbliża się pełnia księżyca. To czas, kiedy ludzie i potwory szaleją. Jak każdy detektyw, zapisujesz swoje przypuszczenia w dzienniku, aby później móc podsumować wyniki. Jest popołudnie. Siedzisz w swoim biurze, na niebie rozbłyskuje piorun i w tym samym momencie ktoś puka do drzwi. Do pokoju wchodzi blada kobieta i prosi o pomoc. Zauważasz na jej ręce bransoletkę. Jej brata zombie oskarżono o kradzież biżuterii, ale ona jest przekonana o jego niewinności. Prosi cię, abyś to udowodnił. Przyjeżdżasz do sklepu. Na rozbitej gablocie, gdzie wcześniej znajdowała się biżuteria, zauważasz odciski palców. Jest trzech podejrzanych: wilkołak, elf i zombie. Który z nich jest złodziejem? To elf. Zombie ma szkieletowe ręce, a wilkołak włochate łapy. Tylko elf mógł zostawić odciski palców podobne do ludzkich. Przejeżdżasz ulicami miasta i widzisz grupę podejrzanych ludzi stojących nad brzegiem rzeki. Zatrzymujesz się i wysiadasz z samochodu. Tajemnicze osoby cię zauważają i biegiem ruszają w przeciwnym kierunku. Biegniesz za nimi po piasku wzdłuż brzegu, ale nie możesz ich dogonić. Rozglądasz się dookoła, ale nikogo nie widzisz. I wtedy uświadamiasz sobie, że to były tylko twoje halucynacje wywołane długimi, bezsennymi nocami. Jak do tego doszedłeś? Biegłeś za tymi ludźmi po piasku, ale widać na nim tylko ślady twoich butów. Wracasz do samochodu i słyszysz jakieś krzyki dochodzące z wody. To kobieta, która woła o pomoc. Wbiegasz do rzeki i płyniesz w jej kierunku, ale kiedy się zbliżasz, zauważasz aż trzy osoby. Wszystkie krzyczą, lecz tylko jedna z nich jest prawdziwym człowiekiem i potrzebuje pomocy. Reszta to syreny, które chcą cię zwabić do swojego królestwa. Jak możesz sprawdzić, która z nich jest prawdziwą kobietą?
Zanurkuj i sprawdź, która ma rybi ogon. Ratujesz kobietę i idziesz do samochodu. Zaczyna padać deszcz, nie chcesz się przeziębić, więc postanawiasz przebrać się w swoim mieszkaniu. Nagle jednak słyszysz, że na zewnątrz ktoś znów woła o pomoc. Wybiegasz z mieszkania, zapominając zamknąć drzwi na klucz. Jakaś kobieta płacze na ulicy, stoi blisko drogi, a w oddali widać samochód, który odjeżdża z dużą prędkością. Kobieta mówi, że jej nowe auto zostało właśnie skradzione. Wsiadasz więc do swojego pojazdu i zaczynasz gonić przestępcę. Podejrzany wysiada z samochodu i biegnie w kierunku opuszczonego domu. Wspina się przez ogrodzenie i znika w środku, a ty udajesz się za nim. W małym pomieszczeniu 5 zombie chodzi w różnych kierunkach, ale one nie jeżdżą przecież samochodami. Który z nich to złodziej udający zombie? Która postać to człowiek? Zombie się nie pocą, a jedna z tych osób jest wyraźnie zlana potem. To oczywiście przestępca, który przed tobą uciekał. Przechadzasz się ulicami. Na słupie widnieje ostrzeżenie o jaszczuroludziach polujących na mieszkańców miasta. Pamiętasz, że prowadziłeś śledztwo w tej sprawie, ale nie mogłeś znaleźć tych gadów. Teraz trzeba udać się do parku. Od kilku dni straszy tam mieszkańców duży wilkołak. Wiesz, że wilkołak ma żonę i tylko ona jest w stanie uspokoić potwora i pomóc mu wrócić do ludzkiej postaci. Znalazłeś 3 dziewczyny. Każda z nich może być żoną wilkołaka, którego szukasz. Prosisz jego żonę, aby podeszła do niego, ale żadna z dziewczyn nie przyznaje się, że jest tą, której poszukujesz. Musisz więc sam dokonać wyboru. Czy widzisz sierść na ubraniu tej kobiety? To futro wilka, co oznacza, że to ona jest jego żoną. Podchodzi do potwora, przytula go, a wilkołak zmienia się w człowieka. Jesteś głodny, więc wpadasz do pizzerii. Właściciel restauracji mówi, że ktoś zabrał z sejfu jego tygodniowy zarobek. Złodziej miał rękawiczki i nie zostawił odcisków palców, a kamery wideo były wyłączone. Wiesz, że ta pizzeria miała kilka podobnych incydentów w ciągu ostatniego roku i za każdym razem firma ubezpieczeniowa wypłacała właścicielowi całą skradzioną kwotę. Jesteś pewien, że to on upozorował kradzież, aby ponownie skorzystać z ubezpieczenia. Zajrzyj do biura i udowodnij, że właściciel jest winny. Spójrz na szyb wentylacyjny. Za kratką na wylocie możesz zobaczyć pliki skradzionych pieniędzy, których szukałeś. Masz przed sobą długą noc, a czujesz się bardzo senny. Idziesz więc do małej kafejki na kawę. Dajesz sprzedawczyni pieniądze i bierzesz filiżankę z napojem. Bierzesz łyk i zdajesz sobie sprawę, że kobieta jest w niebezpieczeństwie. Skąd o tym wiesz? Na kubku, który właśnie ci podała, są napisane słowa „Pomóż mi”. Postanawiasz nie wychodzić z kawiarni i siadasz przy stoliku. Na drugim końcu sali widzisz siedzącego mężczyznę w czarnym płaszczu przeciwdeszczowym z kapturem. Dziewczyna za kasą patrzy na niego ze strachem. Przyglądasz się temu gościowi przez kilka sekund i uświadamiasz sobie, że to wampir. Skąd to przypuszczenie? Na zewnątrz panuje noc, a w szybie widzisz swoje odbicie. Zakapturzony mężczyzna też siedzi przy oknie, ale nie odbija się w nim. To musi być wampir. Kawa trochę poprawiła ci humor. Idziesz ulicą pogrążony w myślach, dlatego też nie zauważasz przed sobą otwartej studzienki kanalizacyjnej. Wpadasz do środka i znajdujesz się w ciemnym kanale. Uff, na szczęście nic ci się nie stało. W oddali słyszysz jednak jakiś hałas. Włączasz latarkę i powoli idziesz przed siebie. Wkrótce natrafiasz na klatkę, w której siedzi kilka osób. Mówią, że złapał ich szalony naukowiec i zamknął tu, aby przeprowadzać eksperymenty. Koniecznie musisz uwolnić tych więźniów, ale gdzie można znaleźć klucz? Dokładnie przyjrzyj się laboratorium.
jednym ze stojących na półce słoików z chemikaliami znajduje się klucz. Wyjmujesz go i masz zamiar otworzyć klatkę, ale naukowiec wraca. Mówi ci, żebyś tego nie robił. Osoby w środku to tak naprawdę zmutowane gady. Naukowiec przyznaje, że przez przypadek zamienił zwykłe krokodyle w ludzi. Na szczęście udało mu się złapać te potwory i umieścić je w tej klatce. Zamierza zamienić je z powrotem w gady i wypuścić na wolność. Więźniowie mówią jednak, że są ludźmi, a naukowiec kłamie. Komu wierzysz? Postanawiasz nie otwierać klatki. Obok ludzi dostrzegasz kawałki wyblakłej skóry i łusek. Węże i inne gady zrzucają łuski podczas linienia. Wierzysz naukowcowi, a on obiecuje, że wkrótce wszystko naprawi. Znów jesteś na ulicy, ale jest tu tak samo brudno i nieprzyjemnie jak w kanale. Na dodatek w pobliżu uderza piorun. Słyszysz czyjś krzyk i biegniesz na miejsce wypadku. Pali się wielopiętrowy budynek. Starsza pani płacze, ponieważ w mieszkaniu zostawiła swojego kota. Strażacy mogą nie być w stanie go uratować, więc postanawiasz zrobić to sam. Wchodzisz na ostatnie piętro, korzystając ze starej drabiny pożarowej, która się pod tobą zawala. Na szczęście udaje ci się wskoczyć do budynku przez okno. Znajdujesz się w mieszkaniu staruszki. Są tu drzwi prowadzące do różnych pomieszczeń. Nie masz czasu na sprawdzenie wszystkich, bo ogień jest coraz bliżej. Gdzie znajduje się kot? Zielone drzwi są podrapane. To ślady pazurów. Kot musi tam być. Otwierasz drzwi i widzisz wielką czarną pumę. Ogień jest wszędzie, a przez główne wejście nie można się wydostać. Masz do dyspozycji okno prowadzące na podwórko i drabinę przeciwpożarową. Gdzie pójdziesz? Schody przeciwpożarowe zawaliły się, gdy próbowałeś dostać się do mieszkania. Za oknem natomiast widać drzewo, na które możesz się wspiąć. Przestało padać, ale jest już ranek. Zmęczony docierasz do swojego mieszkania. Przekręcasz klucz, otwierasz drzwi, wchodzisz do środka i uświadamiasz sobie, że ktoś tu jest. Jak na to wpadłeś? Spieszyłeś się i wychodząc zapomniałeś zamknąć drzwi do mieszkania na klucz. Ktoś wszedł do środka i zamknął je od wewnątrz, a ty musiałeś użyć klucza, aby je otworzyć. Widzisz sylwetkę stojącą w cieniu i zdajesz sobie sprawę, że znasz tę osobę. Kto to jest? To kobieta, która poprosiła cię o pomoc dla swojego brata. Miała na sobie czerwoną bransoletkę. Ta osoba ma na ręce taką samą ozdobę. Przyszłam tu, żeby podziękować ci osobiście. Drzwi były otwarte, ale nie było cię w domu, mówi kobieta. Pyta, ile zagadek rozwiązałeś dziś wieczorem. Zdajesz sobie sprawę, że nadszedł czas, aby spojrzeć na swoje wyniki. Od 0 do 3 punktów. Jest jeszcze za wcześnie, abyś mógł patrolować ulice niebezpiecznego miasta i pomagać ludziom. Potrzebujesz więcej doświadczenia. Poćwicz i rozwiąż więcej logicznych zagadek. Od 4 do 8 punktów. Nieźle, rozwiązałeś ponad połowę spraw. Miasto jest ci za to wdzięczne. Od 9 do 11 punktów. Jesteś jednym z najlepszych detektywów w tym mieście. Każdego dnia pomagasz ludziom, ale czujesz, że mógłbyś robić to jeszcze lepiej. Od 12 do 14 punktów. Syreny policyjnych samochodów, krzyki, podejrzane twarze w ciemnych zaułkach. Nie możesz bez tego żyć, a miasto nie może żyć bez ciebie.